Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, a Was chciałbym zaprosić na ostatni już odcinek Zagrajmy w Krok 1 lub Krok Legend of Digobos. Poprzednim razem zaliczyliśmy cały czwarty świat, dosłownie cały czwarty świat, jak sami zresztą widzicie. Mieliśmy małe backtrackingi, żeby po prostu zdobyć odpowiednią ilość gobosów. W sensie, żeby uratować oczywiście odpowiednią ilość gobosów. Zwiedziliśmy poziom pod nazwą Jailhouse Krok, czyli po prostu więzienie Kroka. Oraz mierzyliśmy się tutaj z Baronem Dante. Więc teraz przyszedł czas na ostatni bonusowy świat, gdzie tutaj stoczymy walkę po raz ostatni z Dante, a raczej z Baronem Dante. I pozbędziemy się go raz na zawsze. A przynajmniej miejmy taką nadzieję. Ruszamy z koksem. No dobra, i na samym starcie już widzimy, że mamy tutaj planszę podobną do naszego pierwszego poziomu, którego już zwiedzaliśmy w pierwszym świecie. No i oczywiście jak gdyby nigdy nic, musiało się to skończyć tak, jak się skończyło. Poza tym, że mamy na razie dwa diabełki na samym początku poziomu, to również mamy tutaj skorpiony, które wychodzą z lawy. Więc na nie radzę uważać. I jedziemy w dół. A ten kluczyk właśnie przyda nam się tutaj do tego oto guziczka, który tutaj jest. Ponieważ mamy u góry serduszko. Czyli mamy nowe życie. Okej, tutaj mamy ogarnięte. O, i bardzo dobrze, za pierwszym razem. Oglądam akurat let's play u mojej dziewczyny, to wiem, że jej się nie udało tutaj za pierwszym razem wskoczyć. Ale zdaję sobie sprawę, że jest to... Nie jest to łatwy poziom, o. Bo ogólnie te poziomy w piątym świecie są dosyć krótkie, ale z kolei nie są one łatwe. Tyle mogę od siebie powiedzieć. W ogóle to będzie tak pierwszy raz od bardzo dawna, kiedy ja podchodzę do kryształowego świata, bo raz mi się tam faktycznie udało dostać. Z tego co pamiętam. O. Akurat udało ci się ten dobrze dupnąć w momencie, kiedy byłem blisko drugiej strony, tak więc dziękuję ci, Dantini. Ta, Dantini dlatego, że oni się wywodzą z imienia Barona Dante, więc myślę, że to raczej każdy się domyślił. Ale tu będzie już ciężko, tak mi się wydaje. Oj, tutaj trochę żyć jak nic natracę. Dobrze, tutaj na szczęście idziemy teraz tak. I teraz równo z nim. Dokładnie, o to chodziło. Głupio byłoby, gdyby on na samym końcu dupnął i ja bym spadł na dół, to by było przesrane, nie? Oj, czekajcie. Zobaczę, tak, wszystko się ładnie nagrywa, musiałem aż zerknąć. No tutaj teraz mamy mieszankę tak naprawdę Wow, ale lak tutaj wleciał. Ja pierniczę. No tutaj dosłownie mamy mieszankę wszystkich jakby takich elementów z pierwszego świata, które już mieliśmy możliwość zwiedzenia. Tak więc myślę, że nikogo to nie zdziwiło. I chyba nie muszę mówić, że ten poziom jest napastowany przez tyle tych diabełków, nie? Dobra, i teraz lecimy do góry wspinaczką. A, bo to już jest zakończenie poziomu. Ej, no to fajne nawet zakończenie poziomu. Podoba mi się to, to jestem kurde pozytywnie zaskoczony. O, serduszko, fajnie, nadrobimy sobie. Może mi się, nie wiem, uda tutaj te 40 żyć mieć? Poprzednim razem się udało. Więc tym razem powinno też się udać, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, myk, auć. Nara. I teraz... O, doskoczyliśmy. Super. Dobra, trochę się przeliczyłem, jednak się chyba nie uda mieć tylu aż żyć. Wiecie co? Ja bym się troszeczkę jeszcze delikatnie zmniejszył na kamerce, bo aż taki duży to ja nie byłem, o. Musiałem trochę wyregulować, że tak powiem.
Dobra, mamy teraz Diet Brr, czyli mamy tym razem poziom z świata zimowego, ponieważ tutaj, tak jak już wspomniałem poprzednim razem, jest taka mieszanka, czyli ten piąty świat to jest taka mieszanka wszystkich czterech światów, które zwiedziliśmy dotychczas. Czyli jak pierwszy poziom to był poziom letni, na letniej wyspie, to teraz będziemy mieli poziom z zimowej wyspy. I co najlepsze jest to, że to są parodie jakby tych pierwszych poziomów z pierwszych światów. Ponieważ są nawet nazwy bardzo łudząco podobne do tych z tych pierwszych światów, jak na przykład Diet Brr. Wow, tu serduszko jest. Jak się dostać do tego? A, dobra, tak. Okej. Bo przez chwilę nie wiedziałem, jak się dostać do tego serduszka i chciałem trochę na pałę skoczyć. O, po raz ostatni już tutaj nam moja ulubiona muzyczka gra. Słyszałem, że ta sekwencja jest dosyć trudna, raczej może nie słyszałem, a oglądałem u mojej dziewczyny, no. Będzie trudna, oj będzie, ja już to widzę. Cholera jasna. Jezus Maria, gościu. Pierdziele. A mogło być tak pięknie. Czemu tak zawsze musi być? Czemu mi ta gra na złość musi robić akurat w tym wypadku? Ta, ja już się boję, kurde, świata, znaczy poziomu 5.3 i 5.4, bo to będą, jeden z nich to będzie świat pustynny, a drugi to będzie z kolei świat ten zamkowy, czyli ostatni, który zwiedzaliśmy. Dobra. No kurde! Jezu, ale oni utrudnili grę pod sam koniec. Za dużo ich dali po prostu, tych strzelających. O, to przynajmniej się nam udało... O kurde, dostać. No. O Jezus Maria. Ja myślałem, że nie doskoczę. Nie mówcie, że oni teraz we mnie strzelają. Oni się za szybko tu spawnią w ogóle. Mi się wydaje, że oni za szybko się tutaj spawnią w tych poziomach bonusowych. Z tego świata bonusowego. O Jezu, nie, proszę. Bez tych klejnocików jestem. Dobra. Odskaczkujemy. Lecimy w tę stronę. Dokładnie tak. Trochę na pałę poleciałem, ale kurczę, no nie było innego wyjścia. Raczej już tutaj żadnych sekretów nie będzie. Bogobosów i tak nie będziemy już tutaj ratować, bo wszystkie uratowaliśmy w poprzednim świecie. Łącznie z królem gobosów. O Jezus Maria. 31 żyć. Ja tutaj coś czuję, że będę miał poniżej 10, kurde, coś czuję. Poniżej 10 albo maksymalnie to 10. Co to w ogóle ma być? Czemu to taki daleki dystans jest? Dobra, elo, trzymaj się ciepło. O, teraz doskoczył krok. Aha. No fajnie. No nie gadaj. Czy nie dam rady tutaj tego zrobić? Może? Dobra, nie ma nikogo. Dobra, udało się. Szybko uciekamy, zanim nas trafi. Okej, teraz mamy sekwencję w ciemności. Ta muzyka zwiastuje, że chyba jesteśmy blisko końca tego poziomu. Tak mi się wydaje.
To jest zresztą też mój ulubiony soundtrack, ale kurczę, wydaje mi się, że on zwiastuje, że jesteśmy blisko końca tego bonusowego poziomu. Bo nie wierzę w to, że jest jeszcze jedna sekcja. Tak jest. Dobrze myślałem. 30 żyć. No, to jest dosyć taki też nawet wynik. Trial on the Nile. Dobra, czekajcie. Trial on the Nile. Dobra, zapiszmy sobie najpierw gierkę. Mamy dużo, kurde, slotów wolnych. Ja pierdziule. 92%. Czyli o ile dobrze będę teraz liczył, tu dostaniemy znowu 2%, w następnym poziomie 2%, a potem już dostaniemy pozostałość. Bo nie widzę innego, jakby innej możliwości. Dobra. Lecimy z koksem. Następny poziom. Może z tego będzie jeden odcinek. Raczej wątpię, że go będę dzielił na części. Mogę zrobić taki jeden długi odcinek, nie ma problemu. Ale mnie tutaj gra porobiła, nie? Tak się nie robi, gro. Oj, tak się nie robi. To jest niefajne. Dobra, jestem z wami z powrotem. Miałem tutaj nagłe cięcie. No. Jezus Maria, Dantini. Ogarnij się. O, teraz się udało. No nie. Patrzcie, ile ja żyć tracę, nie? No, co to ma być? O, teraz się udało. 23 życia. A ja myślałem o 40. Ta. Ciekawe skąd. Skąd mi ta 40 przyszła? Ja nawet teraz 30 nie mogę zdobyć normalnie. Ale lecimy do przodu, nie śpimy. Ale muszę przyznać, że te poziomy specjalne są naprawdę fajnie zrobione, tylko kurczę, czasami mają niektóre z nich chamski start, jak na przykład właśnie ten poziom miał taki chamski start trochę, w mojej opinii. Ale to jest tylko in my opinion, moi drodzy, nie musicie oczywiście zgadzać się z moją opinią. O, tutaj też oczywiście nam bardzo ładna muzyczka towarzyszy. Nie mam co kurde! No, skacz, krok. Widzicie? To jest właśnie to, o czym wam ostatnio mówiłem. On dosłownie ma coś takiego, że jak wciśniesz raz X, to on czasami ci pomyśli, jakbyś chciał podwójny skok zrobić. To jest tak kurde niedorzeczne czasami w tej grze, że to jest głowa mała. Ała. Dobra, tu jest zakończenie tak, jakbyśmy już kończyli poziom. Miejmy nadzieję, że tą sekcję już również skończymy. Dobra, zobaczmy. Tak, udało się. Z jakiegoś powodu wyskakujemy z tuby, nie wiedzieć czemu. Mimo, że przez drzwi żeśmy przeszli, ale okej. To mi bardzo przypomina jeden właśnie z poziomów z trzeciego świata. To był chyba poziom 3-5, z tego co dobrze pamiętam. Jeżeli nie pamiętam dobrze, to tutaj dokładnie będzie nazwa poziomu, jaki to był. I będę pamiętał o tym. Ponieważ ten odcinek wleci w całości, nie będzie żadnego podziału na części, dlatego że tutaj ten świat nie ma za wielu poziomów. Tak więc myślę, że będzie gitara. Dobra, czy to już... Tam jest serduszko i tam jest kolejna tuba. Kurde. Jezu, naprawdę ja mam stresa teraz. No, mam stresa teraz właśnie między innymi konfrontując się z tymi Dantini. Nie lubię ich za cholerę, a w tym poziomie jest ich zdecydowanie za dużo i ogólnie w tych wszystkich bonusowych poziomach jest ich, w mojej opinii, in my opinion, za dużo.
Więc miejmy nadzieję, że tylko mnie nie trafią w momencie, kiedy chodzę po tej linie, bo się zdenerwuję. Znaczy po tej linie, po tej siatce. Wtedy naprawdę bym się zdenerwował. Dobra, udało nam się w miarę szybko zawrócić. O, subcio. I teraz tutaj trzeba doskoczyć. O Jezu, to też będzie. Nie! Dobra, jednak nie. Jednak się udało za pierwszym razem tutaj doskoczyć. O, i kończymy chyba sekwencję z burzą. Bo tutaj grzmi dosłownie niebo. Kurde, przecież skoczyłem. Jak ty żeś mnie trafił? Okej. Dobra. Dobrze. Pięknie. No! Wciskałem X. Czemu krok nie skoczyłeś? Dobrze, jest gong. Jest, mamy koniec tego poziomu. Tego piekła. Pustynne piekło jak nic. Masakra. Został nam jeszcze jeden poziom. I boss. Crocs Interactive. Ej, to trochę jak ten. To jest jak gra słowna Fox Interactive, czyli twórców tej gry. O kurcze. Ale beczka. Nie, no śmiesznie trochę. ...94% gry, czyli po tym poziomie będziemy mieli 96 i 4% zdobędziemy za bossa, o ile dobrze liczę. Dobra, to lecimy. Roczek sobie po raz kolejny szedł. Okej. Same spadające platformy. No nie, no znowu to samo. No, nic nie mogłem zrobić. Dobrze, uniknąłem. Spadaj na drzewo. Dobrze, pięknie. Patrzcie, jak żeśmy go ominęli. Siedź tam, kurde, grzecznie, gościu, i nie wkurzaj mnie. Dobra, teraz lecimy do przodu. Tutaj oczywiście w rytm bardzo fajnej muzyki. Znowu jesteśmy w tym moim ulubionym poziomie, gdzie są tutaj te takie fajne witraże. Oczywiście nie cieszy mnie fakt, że są tutaj kule, które są z kolcami i mogą mnie unicestwić. I po raz kolejny mamy tutaj fajne portrety, które również bardzo lubię, bo sentymentalnie do nich patrzę. O kurde. Ty, faktycznie ja teraz nie wiem, gdzie mogę iść. Nie wiem, czy jak pójdę w lewo, to będzie źle, czy jak pójdę w prawo, to będzie źle. Więc spróbujmy. Co będzie, jak pójdziemy w lewo? Nie wiem, czemu wydaje mi się, że gdybyśmy poszli w prawo, to i tak byśmy tutaj trafili do mojej mniej ulubionej sekcji, bo to są te lodowe platformy, których ja bardzo nie lubię. Fuj, one są niefajne. Nie lubię ich bardzo. O Jezu, tylko nie to. Błagam was. Dajcie mi już spokój. Co ja wam zrobiłem? Ja tylko w krokach chciałem zagrać.
Dobra. Okej. O, udało się. Jezus Maria. Fuksem. Aha, i tam mamy już zakończenie poziomu. O nie. 17 żyć. Mówiłem, że będziemy mieli ten? Chociaż dobra, trochę kłamałem, bo powiedziałem, że będziemy mieli poniżej 10, a tutaj mamy jednak 16, więc... Jakoś idzie do przodu. Kurde, jak to zrobić? Ja za dużo żyć tracę tutaj. O, dobra. No! Chciałem bardziej na ukos pójść, ale zapomniałem, że on na ukos nie może chodzić. Bo krok ma z tym problemy, niestety. O. I widzicie? To jest właśnie... O co tu chodzi? Co to miało być? Dobra, nie... No kurde... Dosłownie. Nie kumam tego, kompletnie. Dobra, jesteśmy na samym końcu. 13 żyć. Jaka to jest porażka, wiecie ile ja tutaj żyć straciłem? Widzieliście ile ja żyć tutaj straciłem? Dobra, jest 5 bez Secret Sentinel. Ostatni boss, który zakończy nam grę na 100%. Zapisujemy. 96. No, czyli teraz 4% dostaniemy za bossa. W ogóle podoba mi się to, że ten, że boss jest usytuowany w takim gnieździe, w sumie można by powiedzieć. O Jezu, nie tu poleciałem. Dobra, więc tak jak wszystkie poziomy były normalnie tak usytuowane, tak ten jest w takim śmiesznym gnieździe, więc dobra. Lecimy z koksem. Teraz czas się skupić na ostatnim bossie, bo może być ciężko. Kurde, bo poznałem taki fajny patent od mojej dziewczyny i teraz chcę go wykorzystać. Uderz tego gonga. Dobrze. Czyli to będzie takie podróżowanie właśnie pomiędzy tymi, pomiędzy krawędziami. Bo tu mamy już tego barona, który kryształowy baron Dante. Dobrze, jest. Udało się. Mamy 100% ludzie. Udało się. Ej, naprawdę ja myślałem, że ten boss będzie jeszcze trudniejszy, nie? Pewnie byłby, gdybym skakał po tych platformach. No nic to, moi drodzy. To był właśnie bonusowy świat, który zakończył nam kroka jedynkę na 100%. Tak jak widzieliście, tak prezentował się ostatni boss, czyli diamentowy lub kryształowy baron Dante, który w zasadzie polegał na tym, że musieliśmy uderzać w gongi. To była cała konfrontacja. Co ja mogę powiedzieć? Cała ta gra jest po prostu piękna. Wspomnienia po prostu wróciły za dzieciaka i tak jak ją fajnie zapamiętałem, tak ją cały czas fajnie pamiętam. Może poza tym, że czasami krok jest toporny w sterowaniu. Jeżeli chodzi o grafikę, muzykę, fabułę,
daje najwyższą ocenę. Poziom trudności również powoduje, że daje najwyższą ocenę. Bo mimo, że gra jest trudna, to jest przyjemna. I bardzo lubię do niej wracać. Mam nadzieję, że ten let's play wam się podobał. Że w sposób ciekawy i informatywny był on prowadzony. Napiszcie w sekcji komentarzy, jak wam się oglądało. I jakieś wasze wspomnienia ogólnie już z całą grą. Ze wszystkimi światami. Osoby, które pisały na bieżąco, nie muszą oczywiście pisać wszystkich światów po kolei. Bo czytałem na bieżąco komentarze, tak i o tobie Macieju mówię. Ale to jest jakby notka do pozostałych. Bo jestem po prostu ciekaw waszych wspomnień. Tak więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Jeżeli jesteście nowi, to zasubskrybujcie kanał po więcej takich filmików, bo robię praktycznie dużo let's play i inne tego typu rzeczy. Tak więc gorąco zachęcam do wbicia również na socjale, linki są pozostawiane w opisie. I co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? To był krok jedynka, czyli krok Legend of Digobos. Mój odświeżony let's play z 2015 roku. I co? W taki oto sposób mamy grę ukończoną na 96%, ale to jest dlatego, że nie mieliśmy możliwości zapisać nawet. Ale tak to udało nam się ukończyć grę na 100%. Tak więc co ja tu mogę jeszcze rzec? To była pierwsza gra z maratonu kroka z dwóch. Więc w następnym let's playu, kiedy będziemy się widzieć, to będzie krok dwójka. I tam poznamy sobie na nowo mechanikę kroka dwójki. Kurczę, aż mi głupio kończyć tę serię. No ale nic to, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Dziękuję za oglądanie, już się nie mam zamiaru powtarzać. Nagrywałem to 24 maja. Wy to może... Co? Lub... chwilę po czerwcu. O godzinie prawie 11. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego razu. W następnych let's playach. Innych produkcjach na moim kanale. Adios.